O, i to jest nasz trener, pan Adam, dzień dobry. No, a pana prezesa to chyba nie trzeba. Oczywiście, że nie trzeba. Z bliska pan jest dużo wyższy niż z daleka. Dzień dobry. Nie prawą ręką, bo ja się kiedyś przywitałem prawą ręką i przegraliśmy z Albanią, a byliśmy faworytem. Dobrze, ale jak nie ręką, to czym? Czy można prawą ręką, ale bez kciuka? No ładne to wszystko. Trawę trzeba kosić. Trochę na tym polega boisko. Ja mam taką trawę naokoło domu, no to kot gryzie. No widzi pan. Szanse na medal jakieś będą? Nie pan to wypluje. Tfu. 3 razy za siebie. Tfu, tfu, tfu. I przysiad. I pompka na jednej ręce. I przebieżka. Trochę sportu. To pomoże? Nie zaszkodzi. Nie zaszkodzi. A teraz do rzeczy. Nie pytamy o takie rzeczy, bo to przynosi pecha. Może zdjęcie z panem prezesem, jak... A proszę bardzo. Można było. Proszę bardzo. Z tej strony, żeby stadion było widać. Tutaj, panie Adamie, halo. Żeby nie zapeszyć, robię zdjęcia tylko tyłem. Może być. Siostra? A ludzie coś szymrzą, że podobno choruje. Ostatnio miał zadyszkę, no. Ale to z całą partią. Zresztą on ciągle choruje, zwłaszcza jak gdzieś trzeba nie być z powodu choroby. No ale raz w wywiadzie mówił, że kazał całej tej Beatce pokazać pazurki, a zaś na innym, że nie mówił, że... No nie wiem, w każdym razie jak to jest. To on już nie pamięta, że mówił czy nie mówił. Nasz dziadek też tak miał pod koniec. Pod jaki koniec? To jest podobno wiadomo sprawa. Po prostu denerwuje się, że wszystko idzie jak po grudzie, no, że to nie Węgry. Żeby go tylko nie otruli. Czekaj tej, coś mi tu brzękło. Patrz! Ue, no patrz na szczęście. Że to jest taka specjalna moneta, co ją sędzia rzuca, żeby było wiadomo, kto zaczyna, nie wydasz jej. Dawaj, dawaj. Jak na tacę rzucę, to przecież to brzęknie jak prawdziwo. I jest 5 zł w kieszeni. Mały zysk. He? Małą łyżką, ale regularnie tej. No. No gdzie jest ten Robert? No. O cholera. Co? Nie uwierzy pan, kto przyszedł. Dodam. Prawie. Patrz, kto tu jest. I to twoja Chorwatka. Przestań, to jest prezes, tym twoją ulubieńcem. Andrzejek z żoną. Co on tu robi? Co oni tu robią? To samo co my, próbują sobie w sondażach poprawić. Też się przyszedł ogrzać. Witam parę prezydencką na zgrupowaniu polskiej reprezentacji piłki nożnej. Z tym się jeszcze nie spotkałem. Witam geniusza strategii. O nie, nie, ktoś mnie kiedyś tak nazwał i dostaliśmy straszne bęcki z Danią. Straszna klątwa. Tfu, tfu, tfu. Jest jakiś sposób, żeby to odwrócić? Jest. Mój amulet. Kiedyś tak o naszym prezesie też powiedziałem. Geniusz strategii. Klątwa. Spokojnie, Ken. Przegadajmy najpierw schemat taktyczny. Dostajesz piłkę? I co? No i napieprzam do przodu! I napieprzam ile sił w nogach, a jak się kończy boisko, to podaję do ciebie. Dokładnie. A jak mnie nie ma? To strzelam. A jak jest strata piłki? To robię dokładnie to samo, tylko że w drugą stronę, ale nie strzelam. Brawo. Dzień dobry, panie Robercie. Dobry. Nie. Przepraszam, przepraszam. Turbo! Turbo, turbo, turbo! Turbo! Ale szybki zawodnik. Mam w nogach. Panie prezesie, pan Albert. Widzę, że był pan już na spotkaniu z trenerem. Oglądam, śledzę, podziwiam i gratuluję, bo to się dziecko urodziło, tak? Córka. A nawet dziewczynka, no to mam nadzieję, że pójdzie w ślady ojca i też będzie siatkarzem, piłkarzem. No, nie wiem, to ciężki kawałek chleba. Na pewno, jak to mówią, żeby zarobić, trzeba się narobić. Chyba że się pracuje w administracji rządowej, a i tak wszystko idzie na Caritas. I dobrze. A mieli być lepsi niż tamci. Za ciężką pracę im się należało. Chociaż potem się okazało, że się jednak nie należało. A nie wiem, już głupia z tym wszystkim jestem. No nie ty jedna tej. A na koniec przecież prezes wszystkim pozabierał. I bardzo dobrze. I będzie skromniej. Do rządu powinno się brać najlepszych fachowców za grosze. Może nawet Ukraińców. Siostro, ja cię przepraszam. Wiesz co, ja jestem z Poznania. Ja też. Ty byłaś z Poznania. Ja jestem z Poznania i ty mój stosunek do pieniądza znasz. Ale ci powiem, że w takich sprawach to nie jest ważne, żeby było oszczędnie, skromnie, tylko to musi być skutecznie. Rozumiesz? To się nie najesz, to się nie naliżesz. Turbo, 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 turbo! Co ty masz na głowie? A, to pióropusz od trenera na klątwę. Jak trzeba, to trzeba. Wyglądasz jak wariat. Ach. Panie Robercie, chciałem powiedzieć, że pana podziwiam. Ale ja bardziej. Pan tak te gole strzela, jak na zawołanie. Jak pan to robi? Podają mi to strzelam. O, jaki skromny. Jak moja pensja. Teraz piłkarz to jest atleta, gladiator. No nawet przez koszulkę widać, jak pan jest wspaniale zbudowany. Agata. Rzymski wojownik. Ja też kocham sport. Narty, siu, 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 siu. Agata! Gdyby u mnie w szkole, tam gdzie uczę, był taki WF-ista, to... No to co? To co? To żona! Pani Aniu, no witam. Jestem prezydent. Dzień dobry. Albo Andrzej po prostu. Prezydentowa. Ania. Ania. Pani tuż po ciąży, a wygląda pani jak $1 000 000. A, dziękuję. Pan też. Wózek, jaki piękny. A, dziękuję. 15 tysięcznic, 4 mają. Wszystko takie piękne. Dziękuję. Jak jechałem tutaj, to na billboardach widziałem te rajstopy, co pani reklamuje. To jest coś pięknego. Ja bym sam kupił. Najchętniej to razem z tymi nogami. A, dziękuję. Atmosfera wspaniała. Tak, przepraszam, ale musimy nakarmić Klarę. Naturalnie. Prosimy do stołówki. Nie ma tatusia. Jest tatuś. Nie ma tatusia. Jest tatuś. Co ty robisz? No co, bawię się z Klarą. Nakarmiłeś, odbiłeś? Oczywiście, że tak. No, to teraz kardio. Tak jak na moich filmach. Może mi pan pomóc piłkę wyciągnąć? Bartek, jestem. A dla przyjaciół Misio, czyli dla ciebie też. Kamilku, a ty lubisz muzykę, nie? No? Ty taka dusza szatni jesteś, co? To ty wylansowałeś Zenka. To jest oczy zielone. Nie, raz se w szatni zanuciłem. No. Też wydaję płytę, pomożesz? Co to za pogaduszki, marnowanie czasu, nie wiadomo z kim. No jak to nie wiadomo z kim? Z prezesem. Premierem, albo prezydentem. Czego chcieli? Zdjęcie sobie ze mną zrobić. O, nic z tego. Robert, oni chcą sobie przy tobie ocieplić wizerunek. Sobie ocieplą, tobie wychłodzą. To będzie hit. Odpalę ci procent, zgoda? No, ale tamto było spontanicznie. No i zobacz, ile straciłeś. No, sam wybierz. Sam wybierz. Piosenka Misia. Prawy do lewego, lewy do Antoniego. No albo tutaj, o. Czołem, panie ministrze, w drodze do Torunia i tu masz remix. 2 serca, 2 wybuchy, remix, no? Jedz to! O... Co to jest? Kula mocy. Dobra, a teraz będą wyrzuty. A za co? Przecież robię, co chcesz. Ramion, wrzuty ramion! O. Przecież musisz być w formie. Przecież dzisiaj grasz. Ale jaki mecz jest jakiś? Nic nie wiem. Jaki mecz? W reklamie grasz. O. Jaki? Telefonia. Potem garniturę. Masz tutaj moją wizytówkę. A tu masz moją piłkę z autografem moim, no. Cześć. Potem szampon, samochody, buty, ubezpieczenia, przeprawy i 1% na schronisko. Ania, a to nie za dużo? Nie, never give up. No, tak samo mówiłaś, jak mnie farbowałaś na siwo. Robert, w tym roku 30 na karku. Ile ci jeszcze tej piłki zostało? Też dziecko masz. Ona też musi coś jeść. Ojej, ulało jej się. Czekaj, wyciągnę. Zrób mi zdjęcie. Wstawię na Insta. A z nimi zrobisz tak. Nudzi się Andrzej w pałacyku, co? Nie, no z żoną żeśmy przyjechali się trochę tak... Ty mogłeś tam po tej trawie się trochę pokiwać na dwie. Na jakim ustawieniu? Chyba na pozycji. Na jakiej? Obrońca sowieckich generałów. O, to piłkę pójdę podać, bo potrzebują to. Powiedz temu swojemu mężulkowi, żeby się nie zdziwił, jak za 2 lata wystawimy Beatę. Ty powiedz temu swojemu, żeby się nie zdziwił, jak za 2 lata skończy z wystawioną gołą. Dobrze. Ja tak nie przystawię do tego Robercika, przecież to wygląda, jakby ciotka siostrzeńca podrywała. Zamknij się w czołgu od środka i zaspawaj, wiesz? Tak. A widziałam cię ostatnio w mundurze. No wyglądałeś, jakbyś w filmie grał. Jaki? 4 pancerni i Mariusz. Wystarczy nie kraść i wystarczy nie dawać sobie nagród i starczy na wszystko. To były nagrody za to, że nie kradli. A wiesz co, siostra, jak oni ukradną, czy oni, wiesz, dadzą sobie nagrody za to, że nie kradli, to my i tak tych pieniędzy nie zobaczymy. Szybko bieg. Przepraszam cię bardzo. Siostra, to jest niby zjedzone. Ile tu jabłuszka jest jeszcze na tym? Wiesz co, naprawdę. Jak nie chcesz, to ja wezmę dla Ziska. Wiesz, to weź mu jeszcze te skóry, zobacz, ile tu czerwonego zostało. No jak w naszych ambasadach. Piłkarzyku! Może szczelisz piwko? Nie mogę. Trening mam. Do Rosji jadę. A to tym bardziej powinieneś potrenować. No chyba, że trener patrzy. Nie. O 13 to on ma taki zwyczaj, że przez godzinę leży pod naszym autokarem. Na szczęście. Aha, trenuj. Ładnie. Patrz, jakie ludzie mają przesądy. Prezes też ma jakieś? Nie wiem. Ale jak kontroluje sądy, to pewnie i przesądy też. Ładnie. No niestety nie zgodził się. Mówi, że jest taki przesąd, że jak sobie piłkarz zrobi zdjęcie przed mundialem, to gola nie strzeli. A jak strzeli, to sobie. Katolicki kraj. Jeśli powiedz mu, że jak przyjdzie tu Donald, żeby z nim też sobie nie zrobił zdjęcia. Zaraz, co myśli pan, że Donald tu przyjedzie? Jak je sam, tego przywieziemy. Tak wcześniej czy później trafi tutaj. Do Wrotek. Po co czekać tydzień? Już dzisiaj zobacz nowy odcinek Ucha Prezesa. Wejdź na showmax.com.